Szanowni Państwo, rok temu prezydent ratyfikował Konwencję Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych. Pierwszy międzynarodowy akt prawny, który traktuje osoby niepełnosprawne jako pełnoprawnych członków społeczeństwa. Przyjęcie konwencji było zwieńczeniem wieloletnich starań środowisk i instytucji na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w główny nurt życia społecznego. To było święto 3,5 miliona osób z niepełnosprawnością w Polsce, a także ich rodzin. Dziś potrzebujemy planu i podjęcia konkretnych działań, które urzeczywistnią zapisy prawne i upowszechnią ducha konwencji, aby wszystkie osoby niepełnosprawne mogły w pełni korzystać z praw, które im przysługują, musimy usunąć w Polsce jeszcze wiele barier. Dlatego 5 września do Pałacu Prezydenckiego zaprosiliśmy osoby z różnymi niepełnosprawnościami, a także tych, którzy decydują o otoczeniu, w którym funkcjonują. Chcemy szukać rozwiązań, które zapewnią jak najszerszy dostęp do kluczowych sfer życia, jak edukacja, informacja, praca, przestrzeń publiczna. To warunek konieczny pełnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym. Chcemy słuchać się w głos osób z niepełnosprawnościami. Musimy obudzić powszechną mobilizację do budowania planu nowoczesnych form wsparcia, które pozwolą prowadzić osobom z niepełnosprawnością niezależne życie, dadzą szansę na samodzielność i samowystarczalność. Zapraszam 5 września do śledzenia transmisji z konferencji Prawa i bariery, edukacja, informacja, praca, przestrzeń publiczna, a problemy osób niepełnosprawnych. Czwartkową konferencję dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami będziemy transmitować dla Państwa na stronie www.prezydent.pl i na oficjalnych profilach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na portalach społecznościowych.